Tak, no podstawą osiągnięcia jakiegoś dobrego wyniku sportowego jest sprawne działanie pewnej tej takiej triady: zawodnik, trener, działacz. I tutaj widzimy, że to, co wychodziło od zawodników, to często były jakieś pretensje albo do trenerów, albo do związku, tak, tam do działaczy, że no, nie wszystko było zrobione tak, jak powinno. Natomiast powoduje to pewien niesmak, tak, kiedy wyciągamy takie rzeczy na portale społecznościowe. To jest moje subiektywne zdanie. Ja uważam, że nawet w sportach indywidualnych powinno funkcjonować coś takiego jak tak zwana szatnia. Pewne rzeczy powinno się załatwiać we własnym gronie, rozmawiać ze sobą szczerze. No przecież ci ludzie spędzają, no, mówią tutaj 200-300 dni na zgrupowaniach, tak? Ci trenerzy, no oprócz tego, że są fachowcami, wydaje mi się, że mają jakieś też zdolności pedagogiczne, tak? W końcu to jest praca z młodzieżą. Można tutaj jakby, no, znaleźć tam jakąś nić porozumienia. Czy takie emocje na portalach społecznościowych coś wniosą? Według mnie nic to nie daje, potęguje tutaj jakby konflikty. No, sama ta sytuacja tutaj, mówię o lekkiej atletyce, bo tutaj jakby no, z uwagą śledziłem to, co się dzieje w krótkiej sztafecie damskiej, tak, że jedna zawodniczka rozczarowana, że nie pobiegła, no po decyzji trenera od razu jakby opisała to na Facebooku. Koleżanki pobiegły, koleżanki odpowiedziały. Czy to coś zmieniło? Nie, właściwie narosły jeszcze tutaj te konflikty, jakby mocniej narosły i właściwie no, wracają teraz do domu. No jak dalej pracować? No przecież na tych igrzyskach świat się nie kończy, trenować trzeba dalej. Przed nami Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, następne igrzyska. No budujmy mosty, a nie tutaj pogrążajmy się w jakichś konfliktach.